Grzegorz. Cześć jeszcze raz. Cześć, miło także... powitać w Poznaniu. Przedwojenny samolot wystawienniczy ozdób elewacyjnych. To jeszcze trochę masz do zabudowania tutaj. Pani z urzędu uważa, że to jest teren kolejowy, musimy się odsunąć z tą zabudową, a faktycznie nam, żebyśmy nie musieli mieć odstępstwa, to trochę się namajstrowaliśmy z tym terenem, ale no udało się ostatecznie. W ramach klubu dewelopera stworzyliśmy grupę zakupową na materiały budowlane. Mamy zrobioną szczelną wannę białą i będziemy zalewać niedługo. Witajcie moi drodzy. Ja już dzisiaj w Poznaniu, intensywny tydzień. Poniedziałek, wtorek, Łódź, zakup działki, rozmowy z bankami. A dzisiaj już właśnie Poznań, spotkanie klubu dewelopera. A przed spotkaniem chciałem odwiedzić Grzegorza Koźmickiego, Agnieszkę Malik-Faron w ich kancelarii. Właśnie kancelaria Grzegorza Koźmickiego, Perdok Koźmicki, która specjalizuje się w projektach deweloperskich. Grzegorz i Agnieszka, która pracuje w kancelarii Grzegorza, jest liderem też klubu właśnie dewelopera w Poznaniu. Też mają mi pokazać jeszcze trochę przed spotkaniem, nad czym obecnie pracują, jeżeli chodzi o deweloperkę. Także zaraz do nich dojdę z pomocą właśnie nawigacji. Mam nadzieję jeszcze dosłownie 5 minut. Oczywiście nie mogło się obyć bez przygody. Przyjechałem, spakowałem wszystko oprócz koszuli na dziś, także jestem trochę spóźniony, musiałem szybko biec do galerii, ale wszystko już ogarnięte. Osobiście właśnie korzystam z pomocy Grzegorza i Agnieszki, jeżeli chodzi o właśnie usługi prawne. Pomagali mi zarówno w sporach z gminą, pomagali mi też w przygotowaniu umów przedstępnych, notarialnych, umów inwestycyjnych, generalnie klasa. Grzegorz jest sam deweloperem, także świetnie rozumie tutaj właśnie moje potrzeby. Z małym błądzeniem udało się piętro pierwsze, lokal trzeci. Także moi drodzy, dotarłem, jestem już u Grzegorza. O, tu jest Grzegorz. Cześć jeszcze raz. Cześć, miło także... powitać w Poznaniu. No, ja się cieszę, że w ogóle zobaczę, jak wygląda kancelaria, z którą tutaj już tak długo współpracujemy. Tak, tak. Na Zoomach, nie Zoomach. Dokładnie. Fajnie to idzie. Także do tej pory tak naprawdę wszystko wirtualnie. W sumie raz na żywo na konferencji się widzieliśmy, no ale wszystko da radę, jak się okazuje, zrobić zdalnie. W dzisiejszych czasach po pandemii. Ale to faktycznie świat się zmienił. Dużo naszych klientów jakby przeszło na tą formę właśnie współpracy. No, dużo to czasu zaoszczędza, jak chodzi o jeżdżenie, nie? Jasne. Bardzo ciekawa historia tego budynku, ponieważ wyobraź sobie, że to jest salon, przedwojenny salon wystawienniczy ozdób elewacyjnych. Aha. Ten budynek służył jako ekspozycja możliwości produkcyjnych tego producenta właśnie takich ozdób elewacyjnych. On taki mini pałacyk tutaj wybudował, żeby pokazać ludziom, jak mogą sobie te domy swoje piękne wybudować. Cały ten teren, na którym stoi tutaj nasz budynek, to był właśnie cały plac, na którym te ozdoby były magazynowane. Kto by pomyślał? Ja nawet nie pomyślałem, że takie biznesy mogły kiedyś istnieć. O, fajny pomysł. To jeszcze trochę masz do zabudowania tutaj. Ale jak widać, willa króluje. Tak, także działka w Łodzi nabyta, 53 mieszkania, średnia wielkość mieszkań 48 metrów, działka za 2 miliony. Z pozwoleniem? Czy tak? Z pozwoleniem. Z pozwoleniem. Tak, musimy tylko dorobić projekty techniczne. Ale generalnie bym powiedział, że ładnie się to spina. Natomiast dzisiaj głównie się tu spotkaliśmy, bo Grzegorz miał nam opowiedzieć, co on szykuje, co on tak naprawdę szykuje w Poznaniu.
Już widzę, że coś wydrukował. Mam szczelną wannę zrobioną. Tomkowi znany temat. No może słynny temat teren TK słynny, gdzie kolej uważała, znaczy pani z urzędu uważała, że to jest teren kolejowy, musimy się odsunąć z tą zabudową, a faktycznie nam, żebyśmy nie musieli mieć odstępstwa, to trochę się namajstrowaliśmy z tym terenem, ale no udało się ostatecznie, nie? Także, no ale i tak o ten fragment nam okroili budynek, nie? Aha. No. Znaczy no mamy tutaj te trzy kondygnacje, no ale... To ostatecznie ile metrów masz? 1660 w sumie wyszło, a po optymalizacji jeszcze z generalnym wykonawcą jakieś tam 30 metrów doszło, także praktycznie mieszkanie, nie? Ale faktycznie generalny wykonawca... To garaż minus jeden chyba, minus jeden. No nie, już z minus dwa to by się... Ile trwało uzyskiwanie pozwolenia? No, pozwolenie na budowę no to dostaliśmy gdzieś w około tak 2-3 miesiące, gorzej było z, wow, tym, gorzej było z przygotowaniem się do złożenia w ogóle wniosku o pozwolenie, aha, na budowę, bo tu mieliśmy drzewo w tym miejscu jeszcze. Aha. To był plon, który po prostu, no powiem szczerze, złożyliśmy w kwietniu wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie tam kilku drzew, no ale na klonie się zatrzymaliśmy i ostatecznie we wrześniu dopiero 20 września wybrałem zgodę na wycięcie, aha, tego klona, ale to się namajstrowaliśmy łącznie z pokazywaniem szczegółów konstrukcji budynku i hali garażowej, dlaczego to drzewo nie może tutaj się ostać. A ten problem właśnie z tym odsunięciem się od kolei, to na czym polegało od tych torów? Bo tutaj są pewnie tory, tak? Nie, tak się domyślam. To generalnie cały ten teren tu w tą stronę to są tak zwane wolne tory i jakby wszystkie, większość, duża część działek była oznaczona terenem TK, bo ten budynek w ogóle był budynkiem też zakwaterowania właśnie dla pracowników kolei. I jakoś dziwnie tak, nie, nikt tego nie wie, czemu ta działka została tak wydzielona, bo tu PKP została taka działeczka tam niecałe chyba 270 metrów kwadratowych. A ten to już stanowi teren wspólnoty. No i w tym momencie, kiedy ten teren jest oznaczony terenem TK, no pani z urzędu uznała, że powinniśmy po pierwsze uzyskać odstępstwo, no bo jest to teren kolejowy, a po drugie odsunąć się z zabudową od tego terenu kolejowego. Aha. No udało się przepchnąć to, że nie musieliśmy tego odstępstwa uzyskiwać, ponieważ no pani w urzędzie po prostu myliła tak naprawdę. Nie każdy teren kolejowy jest obszarem kolejowym. Jakby nam się udało po prostu udowodnić, no też jakby we współpracy z PKP i z panem, który zadzwonił do pani z urzędu i powiedział jej, że jak wstawi tam dwa wagony, to on uzna to za obszar kolejowy, ale się nie da. No i w ten sposób udało się ten problem jakby odstępstwa przerwnąć. No to był problem, który by na czasowo nas odsunął z realizacją całej inwestycji. Natomiast nam do tego drugiego problemu już z odsunięciem granicy się nie udało. Tutaj w Urzędzie Miasta w Dąbrowniku mieliśmy na takiej naradzie z deweloperami i też debatowaliśmy akurat o działce, która jest bezpośrednio przy torach. Jednym z pomysłów na to, żeby te tory gdzieś tam zaakceptować przy budowie, było to, był przykład w ogóle dewelopera z Poznania, myślałem, że to było. Słuchaj, powiedziała, że deweloper w Poznaniu ktoś wybudował się przy torach i wydeptał sobie w PKP coś takiego, że pociągi, które jadą przy tej działce, zwalniają do 50 na godzinę, żeby nie było hałasu. Grubo. Nie wiem, jak długo muszę wrócić do PKP, żeby taki coś zrobić, ale da się. To już trzeba robić. To co, chyba jutro się tam przejedziemy po spotkaniu klubu. Mamy już tam, szczelną wannę, teraz uszczelniam połączenia posadek z tym minus jeden ze ścianą szczelinową. Pokaż jeszcze może jakąś elewację w ogóle, jeżeli masz, bo tutaj masz kondygnację, tak? Widać, masz halę garażową, widzę 22 miejsca. 25. 25. Przynajmniej powinno być, bo tu jest 25. A, tak, 25. Natomiast... I tych mieszkań jest ile łącznie? Trzy kondygnacje, tak? Tak. Okej. Grzegorz, ty w ogóle się specjalizujesz w takich małych działkach, co? Tak bym powiedział. W sensie pod wielorodzinkę. Tak.
trochę tego... Generalnie rzecz biorąc, to też ja zaczynałem w ogóle znaczy nie od takiej małej deweloperki, stricte jak chodzi o bliźniaki i tak dalej. Znaczy, przejechałem się strasznie na działkach w 2008 roku, mieliśmy taką działkę dużą, którą podzieliliśmy na 9 mniejszych i albo ten przed kryzys w 2008 roku. Nie zdążyłem jakby ruszyć ze sprzedażą nawet i tam dostaliśmy mocno to w kamionkach. Mhm. A później, no i później jakby zająłem się taką małą deweloperką, ale takimi kameralnymi inwestycjami, takich powiedzmy, nie wiem, tam do 10-15 lokali i to faktycznie fajnie odpaliło, bo w tamtym czasie nie było... Tak, tu jeszcze w międzyczasie idą selfiki. W tamtym czasie nie było po prostu takich inwestycji w Poznaniu w ogóle, nie? Że było duże grono osób, które faktycznie szukały właśnie w takich małych inwestycjach. One mają fajną specyfikę, bo ludzie się blisko żyją, dobrze się znają i to... Często takie małe inwestycje z halą garażową, no to trzeba też ten potem metr drogo sprzedać, tak? Tak, ale akurat tutaj to przełożenie było, tak? Nie? Naprawdę. Ale właśnie z Twoich doświadczeń udaje się na przykład to sprzedać taki, przy takich kameralnych inwestycjach jakby drożej ten metr niż nawet w okolicach jest jakieś takie blokowisko, bym powiedział, większe? Znaczy powiem tak, w porównaniu z deweloperami, którzy mają powiedzmy bardzo, bardzo ugruntowaną markę, to może nie, ale powiedzmy z deweloperami, którzy byli w tamtym czasie na moim poziomie, no to sprzedawaliśmy drożej te mieszkania, tak powiedzmy, nie wiem, tam około 500-600 zł. O, dzień dobry. Witamy. Cześć. Cześć, Agnieszka. Cześć. No i ten. Ale wiesz co, takie mam też wrażenie, przynajmniej ci ludzie też potem doceniają. Niektórzy to widzą tą wartość, niektórzy nie widzą, że na przykład hala garażowa zupełnie inną wartość dla tych ludzi stanowi, bo tam dużo ludzi sobie wtedy czuje się bezpiecznie, bo nikt nie jest anonimowy. Jak tych miejsc parkingowych jest na przykład 10, to wszyscy się znają i też inaczej dbają w ogóle o ten budynek. Ja sam mieszkałem w swojej inwestycji, odważyłem się i nie żałuję, bo... Ale no, wszyscy są, mam do dzisiaj z nimi kontakt naprawdę fajny i wszystko się fajnie jakby poukładało, nie? Ale też przez to też poznałem specyfikę takiego budynku i naprawdę dobrze się w tym mieszka. Nie? Na pewno inaczej niż w takim molochu, gdzie wcześniej mieszkałem, w budynku, gdzie było 230 mieszkań, no i po prostu jakby degradacja jakby tych części wspólnych po prostu, no myślę, że to jest o 50% szybciej niż w takim budynku małym. Moi drodzy, często tak właśnie wyglądają rozmowy przed klubem, na klubie, wśród klubowiczów. Także zapraszamy do dołączenia. Prawda? Tak jest. Jak najbardziej. Polecam. Tak jest, będzie się działo. Można się czegoś dowiedzieć. Okay. No dobra. Tak. Grzegorz nam właśnie pokaże jeszcze, jak będzie wyglądać elewacja. Także powiem ci tak, że mamy dość podobny gust. Ja teraz byłem właśnie w Hiszpanii, tam jest dużo budynków w beżach i też chciałem mieć budynek. No ma być właśnie w beżu. To jest fajny produkt Elastolit, taka cegiełka elastyczna. No dobra, to co? Będziemy się zbierać, będzie moi drodzy. Trzeba tamtych ludzi przyjąć jakoś, nie? Tak. Okej. Drodzy, pogoda nas nie rozpieszcza, ale cały czas liczę, że uda się nagrać. Grzegorz będzie za 10 minut. Mam nadzieję, że się bardziej nie rozpada. Już otwiera. Witam. Otwieram budowę. Tak. Także zaraz zobaczymy, co to, jak to wygląda. Przy okazji ważna informacja dla Was.
bo nie wiem, czy wszyscy nas śledzą też jakby na Facebooku. W ramach klubu dewelopera stworzyliśmy grupę zakupową na materiały budowlane. W sumie projekt zaczął się w połowie stycznia, gdzieś tak naprawdę rozmowy z różnymi partnerami trwały gdzieś do marca. W kwietniu rozpoczęliśmy działania handlowe. Obecnie mamy cenę stali niższą niż na składach budowlanych. Powiem tak, że składy budowlane też od nas kupują, jak również osoby, które te składy zaopatrują. Dzisiaj mamy końcówkę maja, mamy cenę 4,85 za kilogram. Cena generalnie spada od kilku tygodni, natomiast no, cały czas na bieżąco ją aktualizujemy. Jesteśmy w stanie dostarczać stal w całej Polsce. Jesteśmy też po pierwszych gdzieś tam zamówieniach, także zapraszam do dołączania do klubu. Oprócz jakichś tam korzyści, że macie rabaty na nasze eventy 30%, macie dostęp do grupy zakupowej, to właśnie jakby są jakieś takie też twarde argumenty do tego, żeby przystąpić. Na pewno będziemy tą grupę zakupową rozbudowywać. Tak naprawdę mamy obecnie materiały na stan surowy i tutaj zapraszam w ogóle do kontaktu. Tak naprawdę w ramach klubu mamy coś takiego jak Excela w chmurze, gdzie można sobie sprawdzać te ceny, za ile można kupić, porównywać za ile wykupujecie na składach. I tutaj ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał to zweryfikować, to ewentualnie może też pisać do nas, do Rafała Kowalewskiego. Ja dam też tutaj w opisie wideo kontakt do niego. Tutaj macie ten słynny teren kolejowy, o którym wspominałem wczoraj, jak się spotkaliśmy. No bo mamy już budynek też, gdzie funkcjonuje na osobnej działce wspólnota. No to nasza hala garażowa i ścianki szczelinowe. Aktualnie robimy zbrojenia już pod tą docelową płytę. Mamy zrobioną szczelną wannę białą i będziemy zalewać niedługo. Właśnie powiedz coś więcej o tej białej wannie, bo jakby dla naszych słuchaczy w ogóle, na czym to polega i dlaczego tutaj jest to zastosowane? No mamy zastosowane w ogóle przede wszystkim ścianki szczelinowe ze względu na sąsiedztwo. No, mamy budynek tutaj obok, który jest już jakby stanem zastanym, no i przede wszystkim ze względów budowy było nam łatwiej całą halę zrobić w technologii ścianki szczelinowej. Natomiast jak chodzi o samą wannę, no to chodzi o to, że tutaj też mamy dość wysoko wody gruntowe, bo one są gdzieś na poziomie 2,5 metra i nie chcieliśmy już ryzykować, że potem będzie nam coś przeciekało. Zresztą i tak przy ścianki szczelinowe dają to, że mamy tą szczelność pełną. No potem jak się robi tak zwane chudziaki, czyli tą pierwszą wylewkę na ziemi, to potem się uszczelnia całą poprzez nałożenie takich mat i również uszczelnia się je przy łączeniu właśnie tego chudziaka ze ścianą szczelinową. No i potem na to się teraz nakłada te zbrojenie, jak widać, dość gęsto utkane i teraz będziemy to zalewać. No, dzięki czemu nie ma problemu takiego, że to będzie przeciekać, bo to jest po prostu wszystko szczelne jakby od spodu, nie? W ten sposób powstaje taka wanna. Potem robimy dookoła robimy wieniec i już będziemy się wiązać do tego wieńca z całym stropem. No i będziemy szli w górę, nie? Okay. A teraz to najwięcej czasu zajmuje, bo tak naprawdę ten element jest takim elementem wiążącym jakby od spodu tą całą halę garażową. No i on jest też bardzo gęsto zbrojony, jak widać. Bo musi być mocne. Później już te stropy będą też nie będą aż tak gęsto zbrojone, dzięki czemu to już pójdzie szybciej, nie? A jaka jest powierzchnia zabudowy tego budynku? Tak mniej więcej? Mniej więcej to jest około, no myślę, że z 300 metrów kwadratowych, 300-350 metrów kwadratowych. No tu będziemy mieli w hali garażowej 25 miejsc parkingowych, szyb windowy, no jakieś pomieszczenia techniczne, tu będzie. Przy wjeździe będziemy mieli zbiornik retencyjny na wody opadowe. Tutaj będzie hydrofornia i pomieszczenie przyłącza węzła cieplnego. Tam będziemy mieli pomieszczenie przyłącza wody.
Jak obecnie szacujesz, czy masz już policzone, ile ta hala garażowa będzie cię kosztować? Czy to taki... Około 20-25% całej inwestycji. Okej, okay. A jakoś taki, no nie wiem, sposób, w jaki nasi... Jak ktoś by miał podobną inwestycję, jakby mógł sobie wyliczyć na tych 300 metrach jakiś taki prosty przelicznik? Koszt za metr kwadratowy? Tak. Pewnie, znaczy ja bym mógł to wyliczyć na pewno, bez problemu, natomiast to jest kwestia, ja trzeba patrzeć bardziej może w ten sposób, że no ta hala to jest zawsze po prostu strata, nie? To się nigdy nie zwróciło i to się nigdy zwracać nie będzie, bo po prostu, no bo to jest ogromny koszt. Natomiast no to też trzeba patrzeć na to jakby w dwojaki sposób, bo z jednej strony to jest bardzo duży koszt finansowy, ale z drugiej strony daje nam te miejsca parkingowe w hali garażowej, co daje nam też możliwość jakby uzyskania lepszej ceny za metr kwadratowy mieszkania, no jakby podnosi też jakby, może nie powiem prestiż całej inwestycji, albo atrakcyjność inwestycji, no bo jednak miejsca na zewnątrz to nie jest to, co miejsca w hali garażowej, że można sobie wjechać i suchą stopą wejść po prostu do domu. Ale, no ale to jest jednak, no jak mogę unikać, to unikam, ale że w mieście się nie da, no to... Ja akurat jeszcze nigdy hali garażowej nie wykonywałem, natomiast taki wzór, powiedziałbym, statystyczny, z którego korzystam, to albo przeliczam koszt miejsca parkingowego 40 do 50 tysięcy złotych netto, albo tak naprawdę przyjmuję 60-80% kosztów wybudowania PUM-u, czyli takiej powierzchni użytkowej mieszkalnej. I jestem ciekaw, Grzegorz, czy w ten sposób licząc, jak ja tak naprawdę też pytam różnych kolegów i z klubu, i inżynierów, właśnie ty masz 25 miejsc i tak naprawdę gdyby to przemnożyć przez 50, no to wyszłoby nam ile? Wyszłoby nam ponad 1 250 000, czy taki koszt w ogóle jest realny? Niestety tak chyba nie będzie to działać, bo no akurat w przypadku naszej inwestycji 1 200 000, no to jesteśmy ledwo powyżej ścianek szczelinowych, nie? Także no może ścianki szczelinowe plus wykop, plus schudziak, plus stal na zbrojenie, no to jesteśmy to co teraz jest, to powiedzmy to może jest 1 200 000. Wow. No. No ścianki szczelinowe są drogie, nie? Ale one też jakby przyspieszają cały proces, bo jednak tutaj cały obrys hali garażowej ta ekipa wykonawcza zrobiła praktycznie w 2-3 tygodnie im to zajęło, nie? Potem wiadomo, oczepy, rozpory, no i wybieraliśmy i jest, nie? Także no to jest fajne, bo na pewno bardzo ułatwia proces budowlany, przyspiesza go, no bo tak jak budowałem hale garażowe w wykopie otwartym, to no po pierwsze tam dużo było też problemu z tym, że to się osypywało, potem jednak to też się trzeba murować, zalewać potem osobno te wiązania pomiędzy cegłami i na koniec jeszcze zaizolować to, że jest koszt, jakby nie było, nie? Jasne. Powiedz mi, Grzegorz, jakiego takiego byś mógł dać też naszym widzom, takiego tipa związanego z budową takiego budynku, czego szczególnie ty się może nauczyłeś przy tej realizacji? Przy tej realizacji? No w sumie była dość standardowa, nie? Natomiast no mieliśmy problem tutaj z jednym drzewem, które stało tutaj w tym miejscu. To był taki ładny klon, też mieliśmy taki problem, że tak powiem, no mentalny z tym, żeby go wycinać, nie? Bo go szkoda było, natomiast no, niestety nie udało się go uratować, bo tu gdzie ja stoję będzie wjazd. Faktycznie też ten zjazd nawet planowaliśmy zrobić w troszkę innej technologii, żeby właśnie tego klona uratować i nawet było to tak specjalnie przeprojektowane, żeby ten zjazd tutaj nie, żeby tą ścianką szczelinową nie dojeżdżać tutaj w to miejsce. Natomiast no potem jeszcze napotkaliśmy inne problemy, musimy tutaj pod zjazdem, mówię, zrobić ten zbiornik retencyjny, po prostu to drzewo no, nie miało szansy jakby przetrwać, nie? Ale to też jakby, to też było dużo jakby majstrowania właśnie z tym, żeby się z urzędem dogadać na zgodę na wycinkę tego drzewa, no i to nie ukrywam, że nam opóźniło całą inwestycję jakieś 3-4 miesiące, także to nie jest wcale taki mało znaczący czas, nie?
A tak poza tym to raczej taka standardowa inwestycja, powiedzmy, jak dla nas, nie? Która to jest twoja już inwestycja? No to muszę policzyć. No dziesiąta wow, tego. Wow. Dziesiąta, a chyba piąta z halą garażową, także.